jest nasz winowajca, po którego tam zmierzaliśmy. Tutaj ten plasticzek. O, ten tu się wytarł. O, wytarł się od takiego wodzika, który tam się przesuwa w momencie, gdy wrzucimy bieg wsteczny. I przez to nie działa bieg wsteczny. Załącza się, ale jeśli pociągniemy do siebie lewarek mocniej. Jeśli puścimy lewarek, przestaje się świecić lampka wstecznego. I wyczytałem na forum, że to jest prawdopodobna przyczyna. Zdążyłem już zakupić tutaj wcześniej czujnik biegu wstecznego. No ale no nie mogłem znaleźć właśnie takiej części nigdzie tutaj. No i zacząłem grzebać na forum Ford Polska, znalazłem właśnie przyczynę. Jeden z kolegów opisywał właśnie, jak sobie z tym poradził. Także większość instrukcji dotyczyła właśnie wymiany tego. Dlatego postanowiłem też wrzucić filmik, by się niosło. Ktoś tutaj jest przypocony jeszcze. Trzeba będzie zobaczyć. No ale taka oto przyczyna. Ford Mondeo, rocznik 95. Także dla potomności.